Słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać. 40 minut to zajęło. Niewiarygodne. Zawsze mam takie sytuacje, że nie wierzę, że pewne rzeczy się dzieją. Po prostu internet padł, zawiesił się system, zrysował się komputer, a na sam koniec jeszcze wykasował mi klucze dostępu do internetu. Akurat w tym momencie. Nie wiem, kto jeszcze jest z Was, kogo nie ma. Teraz coś tu już w końcu widzę, że dwie osoby patrzą nawet i trzy już. Także w końcu coś się zaczęło dziać. Przepraszam, że tak długo trwało. Siła złego na jednego, no bo to, że się zwiesił system, zwiesił się komputer, zwiesiło się wszystko, co przygotowałem. Bo zrobiłem sobie zabezpieczenie, żeby mieć na YouTubie notabene, który właśnie się zawiesił. Dobra, ale teraz już się nie odwiesił, ponieważ internet w domu padł. Na trzeciej kamerze mam cztery tu kamery postawiane. Musimy to jakoś wam pokazać, nie mam jak za bardzo. Chociaż mogę tu komuś na żywo pokazać, o, że tutaj jest z tableta, o tak. To cały system poustawiany. Tam kamera na żywo, jedna. Druga, trzecia, i tu jest tableta czwarta. I niestety ząk, po prostu ząk. Także przepraszam bardzo. Już tu do kilku osób odpisuję, że już jestem. No przepraszam, no po prostu to, że nie wiem, no po prostu nagle się internet zawiesił. I że skasował mi klucze. Znowu widzę, że tu na tablecie wysiadł internet. No dobra. Słuchajcie, zostawiam Messengera. Moniczko, jak widzę, że tutaj dajesz kciuka, to będę Ci wdzięczny. Mam nadzieję, że Bożenka też tu ładnie patrzysz. Jest jeszcze parę innych osób. Jakbyście, no po prostu się wyłączę, to po prostu dajcie znać. A ja będę udawał, że jest live, że wszystko trwa, więc po prostu, no, dopóki mi tam świeci tam na dole na ekranie czerwono, że jest live i znaczek, że mam Wi-Fi, to wierzę, mi się to angielskie słowa wyrzucają, że po prostu, że jest wszystko ok. Więc po prostu. No może masz, Moniczko, rację, że za mocno nagrzałem i się komputer przegrzał, bo jest za blisko. Generalnie stoi 2 metry dalej, a teraz jest za bliżej, bo wszystko poprzestawiałem, żeby było widoczne. I możliwe, że faktycznie masz rację, że za mocno nagrzałem i dlatego padło. No dobra. Ale ja jestem teraz też już nagrzany, wkurzony, więc po prostu jedziemy z tym koksem. Miało być, nie wiem, no, delikatnie mocniej. I zacząłem od Seweryna Krajewskiego. Nie jesteś sama, więc myślę, że zacznę to jeszcze raz, ponieważ po prostu chciałbym to sobie tak, że tak powiem, odhaczyć z półeczki, że już jest zaśpiewane. Po prostu muszę tylko poustawiać mikrofony, sprzęty, żeby było mnie lepiej słychać. Przynajmniej ja, żebym się słyszał. To Moniczko, jeżeli byś była tak uprzejma, robiła nadwornego komentarza, będę Ci bardzo wdzięczny. A ja jadę z piosenką Krajewskiego. O, nawet widzę teraz komentarze tu na czacie. Tej dziewczynie, która czyta listy blakły, tej kobiecie, która milczy cały dzień, tej, co stawia noc bezsenną
złe pasjanse i ozdabia nadziejami ciemną sień. Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem. Niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez. Są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Uwierz w siebie, uwierz w ludzi, uwierz w nas. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Są gdzieś okna, które płoną cały czas. Są gdzieś okna, które płoną cały czas. Tej dziewczynie, która topi w czarnej kawie te tęsknoty, których miała pełen skład. Tej kobiecie, która pali bardzo dużo i w szufladzie przechowuje biały kwiat. Niech się miłość nie kojarzy z pożegnaniem. Niech pogoda opromieni każdą myśl. I niech przyśni się ktoś miły i czekany, kto nadaje mleczną drogą taki list. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Uwierz w siebie, uwierz w ludzi, uwierz w nas. Nie jesteś sama, nie jesteś sama. Są gdzieś okna, które płoną cały czas. Są gdzieś okna, które płoną cały czas. Teraz przynajmniej coś tu się dzieje na tym komputerze, że teraz widzę. Na początku nam wszystko się jakoś poliło. O. Także sorry, że to takie ten, ale teraz działa. Teraz działa, a przedtem po prostu nie działało. No i tyle. Kolejną piosenką, co bym chciał wam zaśpiewać, ponieważ jest tych piosenek dość dużo, ale tu sobie muszę z nią zrobić tak, żeby ją sobie ustawić, bo po prostu ją muszę zaśpiewać na dwa okna. Dobra, tu mamy. Także teraz was ja nie będę widział, ale wierzę, że jest wszystko w porządku.
No to jest trudna piosenka. Znaczy w ogóle tak, chciałem wam powiedzieć, że bo tak zacząłem przez to całe zamieszanie, to nie przedstawiłem się, nic nie powiedziałem, ale zakładam, że większość z was zna mnie i generalnie większość osób, które mnie znają, to wie, że zazwyczaj przez większość mojego czasu życia śpiewałem piosenki bardziej, można powiedzieć, jazzowe, kościelne, katolickie, religijne i tak dalej. Niestety przez ostatnie parę lat życie mi się trochę pozmieniało, no i przerzuciłem się tak bardziej, szczególnie przez czas pandemii, na piosenki bardziej miłosne, które znałem już wcześniej oczywiście, ale teraz je jakoś tak bardziej zreaktywowałem. No i jedną z nich jest piosenka, którą bardzo kiedyś lubiałem, dalej zresztą lubię, Tomasza Żółtko, a tytuł na pewno się domyślicie. Dawnych mistyków ludzkiej duszy pieśń, księżyca ciemna strona, słońce zabija na raty nas w nadfiolecie, schodami do nieba zacząłem się piąć. Tam nie ma autostrady, myślę o tobie, a ptakiem jest myśl. Zbytek słów. My światy są obce bez nocy i dnia. Tam wiersze z obłędu powstają. Lecz póki tu jestem, proszę, kochaj mnie. Dotykaj mnie. Dotykaj delikatnie, bezszelestnie. Ciepłem palców dotykaj, aksamitnie, rzęs pokłonę. Nie przestawaj, dotykaj całowaniem i oddechem. Tak jak lubisz, dotykaj smugą włosów, niby musi. Bólowi zadaj ból. Kochaniem samotność można wypić do dna, choć to trudne, miłość prawdziwą daje tylko Bóg i zrozumienie. Wszędzie go szukam, dla niego chcę żyć, brew potępieniom, tęsknię za ciszą bezludnych wysp, dzikich plaż. By światy są obce bez nocy i dnia, tam wiersze z obłędu powstają. Lecz póki tu jestem, proszę, kochaj mnie. Dotykaj mnie. Dotykaj delikatnie, bezszelestnie. Ciepłem palców dotykaj, aksamitnie, że spokłonę. Nie przestawaj, dotykaj całowaniem i oddechem. Tak jak lubisz, dotykaj smugą włosów, niby musi. Bólowi zadaj ból. Wiem, że chcesz wspólnych snów, dam ci je, nie bój się. Nie bój się. Dziwne jest piękne, wciąż twierdzą tak, gorsząc dewotów. Na urodziny sam sobie dziś dam znak pokoju. Kochanie, samotność można wypić do dna, choć to trudne. Więcej nic nie mów, tylko przytul mnie. Dotykaj mnie.
Dotykaj delikatnie, bezszelestnie, ciepłem palców dotykaj saksamitnie, że z pokłonem nie przestawaj, dotykaj całowaniem i oddechem, tak jak lubisz, dotykaj smugą włosów, niby musi bólowi zadaj ból. I więcej nic nie mów, tylko kochaj mnie, jestem twój. Jestem twój. O, jestem twój. No, to taka byłaby to piosenka. No, bardzo dawno ja też jej nie słyszałem, Bożonko. Co my tu dalej mamy? No, akurat mam tak, że poukładane mam kilka piosenek na komputerze, kilka w śpiewniku. Jaka teraz tu się trafiła, taka, co jest, no, ciekawa w pewien sposób pioseneczka. No, więc dobra. Tak, jedną z moich jakichś tam metod, muszę się napić, bo jednak zrobiłem tu sobie trochę za gorąco. Jedną z takich moich metod śpiewania to są piosenki, oczywiście znane, popularne, oryginalne, które ja jakoś tam, co niektórzy mi często mówią, Piotr, ale to tak nie brzmiało w oryginale, no i właśnie o to mi chodzi, że to ma tak nie brzmieć jak w oryginale. A tym bardziej, jak są takie właśnie oryginalne, to ja później chcę z nich wycisnąć coś zupełnie innego, a też przerabiam słówko, dwa słówka, jakąś sentencję, jakieś znaczenie w inne słowo. Tutaj takim słowem kluczowym będzie refren, który brzmiał: beze mnie znaczysz już nic. Beze mnie nie znaczysz nic. A ja go przerobiłem, że bez siebie nie znaczymy już nic. Ostrzegam od razu, że na ostatnich tam partiach tego, jeżeli się rozkręcę, no to może być bardzo, bardzo wysoko, więc ewentualnie sobie przyciszcie albo odsuńcie telefon, albo co tam, na czym słuchacie, bo może być potem za ciutkę za głośno. Ja się postaram to jakoś z mikrofonem obejść do tyłu, żeby było mniej słychać, żeby było mniej słychać. Notabene pierwszy raz to śpiewam publicznie. Parę z was osób już to kiedyś słyszało w różnym wykonaniu. Patrząc na mnie, trzymasz dłoń. Przeczuwam, czego możesz chcieć. Tym razem to, przypuszczam, będą słowa te. Nie kochasz mnie. Stało się, sam wiesz, za wiele zapomniałam dni. Nieprzemyślanych słów i chwil tak wiele jest. Ja to nie ty, ty to nie. Jak zatrzymany, biegł wiatr.
nocy bez gwiazd, jak liść bez wody, tak my. Bez siebie nie znaczymy już nic. Sama dla siebie jesteś tym, kim ja dla ciebie chciałem być. Znikąd do nikąd wciąż przeganiasz nasze sny. Czy jesteście, czy nie? O, jesteście. O, cześć Kinga. Jak tam zasięg doszedł do Niemiec, to już jest dobrze. Nie, kogo tu mogę jeszcze pozdrowić, bo nie rozwijam się, dopóki nie napiszecie komentarza. Jak mam rozwinięty komentarz, wtedy widzę, że jesteście. Aczkolwiek jest już 14 komentarzy, to znaczy, że kogoś pominąłem, więc... Bożego już pozdrawiam, Justynkę też pozdrawiałem, Monikę pozdrawiałem, Monikę Sikorską. Moniczko, no, mam nadzieję, że się spotkamy. Boże, no, już widzieliśmy Monika, Michał... A, Michał, my mamy grać razem, tak. No to pozdrawiam serdecznie. Te 40 piw, to ja na to liczę. Skazane góry. Jesteśmy. Coś z Antoniny Krzysztoń. To zapiszę i przygotuję na następny raz. Bardzo lubię. Mam parę takich kawałków. Ale nie mam niestety przygotowanego tekstu, więc po prostu... Nie. Jedno z moich wad, niestety słabą wad, przez 30 lat jak grałem albo na więcej na gitarze, to zawsze... O, Moniczkę pozdrawiam serdecznie. Krzysiek, witam cię, Krzyśku. Więc zawsze śpiewałem po prostu z śpiewnikami. Niestety próbuję się tego nawyku oduczyć, ale to trzeba mieć głowę 6 na 9, żeby zapamiętać te wszystkie 15 tysięcy
piosenek na jeden wieczór. Więc no. Myślę, że teraz tak troszeczkę przeskoczmy z tych miłosnych, romantycznych i tym podobnych na. Chociaż można by tu ciągnąć dalej ten temat, bo tu jest kilka takich piosenek, które są w tym temacie. Tylko muszę tu poprawić coś, bo. No, oczywiście, że się musi poprawić. Bo to by byłoby chore, gdyby się nie poprątało. Wy też tak macie, że jak chcecie coś zrobić, to wam się wszystko oczywiście musi nie tak jak trzeba? Czy tylko ja tak mam? Sobie tonacji tego. Jest. Jest bardzo fajna piosenka, którą nagrałem. Mam ją na YouTubie, na swoim kanale gdzieś tam. Nie wiem właśnie, czy chcielibyście, żeby tu pisać. Tobą oddychać chcę. Tobą tych. Z czego to jest? Jestem gotowy, już mi z czego to jest, bo. Graj swoje kroki. Będą. Bożenko, będą. Na razie jest się skupiony na interpretacjach. Michał, spokojnie. Poczekaj, piwa, to będziesz grał lepiej niż ja. Dobra, piękna piosenka Cortez, Stare drzewa. Notabene, jeszcze tu muszę powiedzieć, że tak. Wiele tych piosenek, które śpiewam, to nagrałem na przykład 2 lata temu. Przed tym live'em miałem z tym problem, ponieważ jak nagrałem, to już tak wiesz, odhaczone, zaliczona piosenka, poszło gdzieś w śpiewnik i później nie pamiętałem w jakich tonacjach, w jakich chwytach, w jakim układzie i musiałem to odkopywać. No i teraz to będzie pierwszy raz, żeby zagrać to tak po chyba 1,5 roku tą piosenkę. Że ona tutaj ma zupełnie inną wersję. No dobra. Mów mi, że to nie szkodzi i mów mi, że jesteś moja. Niestety, muszę to przećwiczyć. Mów mi, że to nie szkodzi. I mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam, nazywaj moim imieniem, zaczekaj, próbuję, już prawie umiem. Prawie czuję, tylko ty jedna. Wiesz, ile trzeba,
żebym wrzucł w ziemię. Jak stare drzewa. Może kiedyś będę ci wierzył, będę wdzięczny, będę potrzebny, będę cię chronił, będę wiedział, będę silny, jak stare drzewa. Tylko zaczekaj, spróbuję, może już umiem, może poczuję, tylko ty jedna. Wiesz, ile trzeba, żeby wrócić w ziemię, jak stare drzewa. Mów mi, że to nie szkodzi, i mów mi, że jesteś moja. Wybaczaj, kiedy nie wracam, nazywaj naszym imieniem. Tylko zaczekaj. No. Już tylko dalej nie wiem, o którą ci chodzi. Masz to na YouTubie, ale którą ich trochę, bo... A, powiedz! No dobra, wiem, która. No i rzeczy martwe, no. No nie, muszę ją odkopać. Nie, dobra. Stąd zakamy. Powiedzieć komuś, z kim się... Ale to musi być kapo chyba. Jak powiedzieć komuś, z kim się dzieli świat? Co takiego czuję już od tylu lat? Co po latach przyznać, gdy już mamy własny dom? Jak nie banalnie wyznać jej, jak oddać to? Gdybym mógł milczeniem raz przesłać małą szczęścia część, milczałbym na zawsze, wiesz. Ja tobą oddychać chcę i zaspokajać głód, i chciałbym pić z twych ust, być zawsze z tobą już, no powiedz, że chcesz. No powiedz, że chcesz. Gdybym zrobił bilans wszystkich naszych dni, nie miałbym co odjąć, bo nie było złych. Jeśli ktoś kiedyś spróbuje trafić nas, staniemy obok siebie, by przetrwać ten ciężki czas. Czasem słowa puste są, czasem twardsze niż igła.
że chcesz. No powiedz, że chcesz. Gdybym mógł milczeniem przestać mam. No dawno tego nie grałem i się tu mylę niestety. Gdybym mógł milczenie raz. A, bo to było w refrenie później. No dobra, ale to już zgubiłem wątek, już zagram to następnym razem, poprawię. Przepraszam, nie wyszło. Zgubiłem wątek. Ups. No mówiłem, że będą pomyłki. Mówiłem, że będą pomyłki. Krajewskiego już śpiewaliśmy. Wydrukowałem sobie, bo chciałem zagrać, ale nie przećwiczyłem, od razu przyznaję się, że nie przećwiczyłem sobie. Jedyne co mam, to Złudzenia. Bardzo fajna piosenka, bardzo mi się zawsze to podobała. Nie zagrałem tego ani razu i taki już jestem, niestety. No ja po prostu wolę, pewnie to może jest jakiś pozytyw, mam nadzieję, na żywca. Nie wiadomo, niektóre przećwiczyłem piosenki, ale tej akurat nie. Wychodzę z założenia, że znam, umiem i potrafię. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenie, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenie, że mogę. Miałem siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Miałem słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt jasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenie, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenie, że mogę je mieć. Ja te wykonania po prostu robię indywidualnie. O. Chodź tu moja zwierzyno. Pam, pam.
Mam tu teraz piosenkę Bain i chciałbym ją, ale... Ale po prostu patrzę, gdzie mam tekst, bo muszę widzieć to lepiej niestety. Dobra, to szybko to jakoś tu znajdziemy. No nie wiesz, no klawiatura teraz nie pisze. Mama. Dobra. Jest taka przepiękna piosenka Bajmu, Co mi panie dasz? Uwielbiam tę piosenkę. Jest po prostu megaśna. I będę się na niej dobrze bawić. Mam nadzieję, że wy też. Tylko, że muszę szybko sprawdzić, czy coś mi tu nie się rozstroiło. No, oczywiście stroik. No to jest nie do wiary, no po prostu nie stroi. Niesamowite po prostu. Ja po prostu nie wierzę w listę rzeczy, które się z... No, żeby nie powiedzieć poprawnie, po polskiemu, gdy coś się z... Dobra, jest dobrze. No dobrze, to mam nadzieję, że bajmy. Bye, bye, bye. No mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić ze sobą. Karuzela gra, głośnika wciąż muzyka gra. Czuję, jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i góry serca wielki cis. Czuj do śmili trochę dni, jak żarówka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmat by na tyłku siadł. Czy warto, czy nie warto, bo znowu wyleję w gardło, by ukoić żal. Co mi panie dasz? Co tam na nim brzuch i góry połatany ciąg? Czuję ten wiatr pęd, że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale jest zimno mi. W górę pluć, kumę rzuć, to wszystko wypada. Co mi panie dasz, upuję się. Co mi panie dasz, ten niepewny czas. Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat by na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, znowu wylej gardło, by ukoić żal. Co mi panie dasz ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Na te resztę lat. Piotr się rozkręca.
Skoro mówisz o rozkręcaniu się, no to jest faktycznie taka piosenka, która się boję zaśpiewać, bo to jest z klasyków. Takie, że po prostu tą czapkę zdjąć trzeba na samą nazwę tego tytułu, czyli Dziwny jest ten świat. Czesława Niemena, oczywiście. Ale... no Mateusz... nie, może nazwę później, teraz akurat Niemena. Ale oczywiście, tak jak wam mówiłem wcześniej, robię to we własnym zakresie, we własnym no, wykonaniu. I tego wykonania jeszcze nikt nie słyszał. Raczej osoby jakieś tam mi bliskie, znane, z którymi utrzymuję kontakt na co dzień, mają to, że jakoś tam gdzieś im próbowałem to jakoś pokazywać, fałszować. Ale takiego jak teraz, live'u nikt nie miał. Więc po prostu mam nadzieję, że się to uda. Ponieważ jest to kompletna inna interpretacja. No wiem, jestem pewien, że ten sprzęt nie wytrzymuje. Ale mam w planach kupić poprawny sprzęt, który będzie miał połączenia bluetoothowe albo Wi-Fi z tym i mam nadzieję, że to da to radę. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.
kawałek mocniejszy w moim wykonaniu, który no jakoś tam dość mocno na mnie wpływa. Więc muszę popić kawkę. Dobra, także dzień świat mamy od ten odhaczony. Korteza też już mieliśmy. To może teraz coś tak na trochę wesoło, bo ja to tak rozkręciłem się z tymi smutnymi. A ostatnio jak byłem właśnie w tych różnych festiwalach, szczególnie w Danielce, a później już wyłapałem temat, więc wyszukałem na internecie. Grupa na swoim, no po prostu chłopaki stoją młosarkami, a ja sam spotkałem ludzkich tatarek, jestem przecież. No to musiałem po prostu jakoś ich pioseneczkę sobie zaśpiewać. No także może nie deska do deski albo musalce, bo jeszcze ich jakoś nie wziąłem na warsztat. Ale małe cuda. I żeby było śmieszniej, większość tych piosenek, które tu dzisiaj mam, no to po prostu no jakby to powiedzieć, są takie powiedzmy, które się uczyłem dopiero parę dni temu. Szczególnie właśnie te małe cuda. Także bawcie się dobrze. Para para pam, 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 para para pam. Że moje są przygotowane na sam koniec. Dziś na pociąg się spóźniłem, pałcie gumy dwie przebiłem, a biletu na samolot od tygodnia nie ma ponoć. Pajęczyna na rowerze, na niej jakieś groźne zwierzę, patrzy na mnie groźnym okiem. Lepiej pójdę na piechotę. Człap za nogą, droga trudna i daleka. Po co zlekać, czas ucieka. Idę wolno i dokładnie, słonko z góry świeci ładnie i dostrzegłem mały cud. Potem drugi, trzeci cud. Para para pam, para para pam, para para pam, para para pam, para para pam. Ślimak stanął mi na drodze, na swej śliskiej jednej nodze. Dawaj serio na pierogi, bo cielezne na swe rogi. Ptaki wzięły mnie w obronę, on jest nowy, odpuść sobie. Kwiaty liść mi pomachały i z radości pokraśniały. Mrówka krzyczy, hej, niecnoty, weź nawet się do roboty. Pszczoła głową kiwa tylko, bo ma buzię pełną pyłku. Zapach trawy tańczy w koło, gdzieś nad łąką wisi soku. Piach ciekawski w drzewach lata, plotki liścią opowiada. Doszedł się je uda, czasem wtepczy mały cud. Jakiś zabiegany bunt, małe kości swej wspaniałej. Małe cuda można znaleźć, gdy będziemy wolni kroczyć. Kiedy otworzymy oczy, para para pam, para para pam, para para pam, para para pam. Para para pam, para para pam.
żonę, czeka już stół zastawiony. Szepce buźka mi do łóżka, może pójdziesz już do łóżka. Kiedy ściągam se ubranie, to z miłością patrzy na mnie. A gdy przy mnie leży tu jeszcze jeden mały z wesołych, jedna wesoła, to i tak dużo dla mnie. Znaczy mam parę takich wesołszych, ale żebym powiedział. No a tutaj takie, już znowu wracamy do, powiedzmy, poważniejszych. Też temat grupa na swoim. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dziadek mój był dziwakiem, zasadami wciąż na bakier. Czytał książki, których nie znał nikt. Blasku ognia przy kominku, przy koniaku albo winku, ze skąsami głośno wył. Kiedyś kapitanem z brodą, Bogiem Panem, dziś zostały groźne brwi. Zawsze plażą szedł z butelką, rzucał w morze ją daleko, a w butelkę wkładał list. Listy miłosne latem, zimą, wiosną słał pocztą morską gdzieś. Pełne westchnień tęsknoty do przytuleń ochoty, proszę, pisał, odpisz mi. Odpisz mi. Dziadek mój był bohater, lecz nie mówił o tym wiele. Ten nie wierzył, tamten się śmiał. Potem ktoś im wybił szybę, pranie zgłosił niemożliwie. Dziadek wiedział, że to ja. Brał mnie na kolana, potem opowiadał, czułem, jakbym pływał z nim. Gdy zasnąłem, szedłem nad morze, chociaż czuł się coraz gorzej, rzucam butlę, no a w nich. Listy miłosne latem, zimą, wiosną swam, pocztą morską gdzieś. Pełne westchnień tęsknoty to, przytuleń ochoty, proszę, pisał, odpisz mi. O, 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 odpisz mi. Kiedyś w domu, w środku nocy, tata dzwonił, chcąc pomocy. Drżał mu głos, miał w oczach łzy. Potem wziął mnie na kolana,
dziadka pieśni snuł do rana, aż nas w końcu zastał świt. Czemu nikt nie chrapie, nic nie pachnie morzem i nie skrzypią dziadka drzwi? Wtedy stałem się dorosły, słysząc taty głos doniosły. Dziadek dostał od babci list, a w liście czekam, czekam miły już. Nie zniosę chwili dłużej braku twoich rąk. Przybądź jak najszybciej do swojej dziewczyny, czekam miły twój piosenka. I też Dawid powinien czekać na tą piosenkę, bo ostatnio ci ją śpiewałem, przynajmniej próbowałem, aczkolwiek no teraz będzie taka bardziej no, na mojej gitarze. O, a Dawid wierzył, że mówię twoja, moja, z pewnym szacunkiem oczywiście. No dobra, jedziemy. Grupa na swoim. Tytuł nie będę mówić, bo po prostu się domyślicie. Przynajmniej pomniście, no. Wy tu zawodowcy wszyscy jesteście. O, Marcin. Pozdrawiam, Marcin, serdecznie. Dzięki. No ja ostatnio słuchałem twojego tego wykonania. To, co mi wysłałeś, też jestem zainspirowany tym. Ale to już pogadamy później o tym. Dobra. Słuchawce zabrzmiał głos niewyraźnie. Spóźnię się trochę, są korki straszne. Więc nie tracąc czasu poszedłem do parku. Już się stęskniłem do śpiewu ptaków. Z czarniutkiej teczki wyjąłem kanapkę. Rozpiąłem kołnierzyk, siadłem na ławkę. Widząc to gołąb stanął przede mną. Dałbym kanapkę, ale mam jedną. Gołąb nie podał się nawet na trochę. Patrzył w kanapkę wciąż bitym wzrokiem. Ja też patrzyłem bardzo zdziwiony, bo nie spotkałem takiej gołębi osoby. Skrzydło zwichnięte, ogon zniszczony. Miał jedno oko, był przekrzywiony. Przemógł do mnie lekko speszony. Pozwoli pan prezes, jestem gołąb pocztowy. Z dziada pradziada uprawiam ten fach. Lata mój ojciec i mój starszy brat. Babcia ze łzami wspomina też o dziadku strąconym gdzieś pod Werdem. Trochę przy pracy zwiedziło się, lecz nie pamiętam nas tamtych miejsc. Aż nad godziny łapało się. Latałem wszędzie, gdzie dało się. Ponad dachami albo wśród chmur, nad jeziorami i szczytami gór. Nie jeden zachód, nie jeden wschód.
ciepło południa, północy chłód, bo pod dziurawym dachem gdy padał deszcz. Spałem i śniłem o słońcu sen, z różnych chodników dziobałem hen, z niejednej kałuży napiłem się, przez ziemię parzony gołębi dziób. Z kotem stoczyłem zaciekły bój, gdy od ściechu wysłałem go. Oko straciłem, stracił i on. Był kiedyś sennie, koło nas chwał. Łatwo w mimosny wpadałem w stan. Co dziś zostało, na pewno wiem. Jaja po świecie rzucone gdzieś. I aby zapomnieć, że zbity mam łeb. I serce w piersi zmęczone też. Na dziecka znak zbijałem się. Zakamaj póki pulsując do zdjęć. Bawta na dole rozkłada z wachlarz. Z przepięknych oczy mi piór. Ja Bogu dziękuję zawsze i wszędzie, że się wyklułem zwykłym kołębiem. Dziś do latania nie mam już sił, lecz życie jest piękne, prezesie, uwierz mi. Nigdy nie przyszło by ci do głowy, ile przeżyje zwykły kołąb pocztowy. Słuchaj, prezesie, widzę, że gołębie serce masz. Lecz gdzieś przed siebie jest jeszcze czas. Lecz nim na skrzydłach opuścisz tę ławkę, zostaw, prezesie, mi swoją kanapkę. Nie ruszyłem. Co mi pani darzyło, znalazłem, a szukałem. Zostały trzy piosenki. Ten patrzę, że tak późno zaczęliśmy, bo te przerwy techniczne, problemy, czy przerwy techniczne, problemy techniczne. To zacznę od tolerancji, później od zegarmistrza świata, a później przejdę na Gang Wercela i potem skończę jedną ze swoich piosenek. No to tolerancja. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę. Trzeba dać.
przecież każdy włos jak nasze lata policzone. To jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Dalej kolejny na człowieka się zamyka, na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest wybrać, życie nie po to, by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego trzeba dać. Przesunęła, o, ale nie sięgnę tam do niej, więc już was tak zostawię chyba. Coś tu jest, że... nie nadążam za wszystkimi komentarzami. Gdzieś tu parę przeleciało, nad nie widziałem kto co. No dobra, tolerancję mamy, no to teraz piętro wyżej idziemy. No, tylko że tu mam znowu problem, bo nie pamiętam, w jakiej ja to tonacji śpiewam. A chyba to było tak, że miało być chyba normalnie. Nie wiem, nie pamiętam. Zegar już świata purpurowy. A kiedy przyjdzie, tak szep po mnie. Zegar mi światła purpurowy. By mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. A kiedy przyjdzie, także po mnie. Zegar mi światła purpurowy. By mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Przyjdzie także po mnie. Zegar światła purpurowy. By mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zjasną powoli i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. I pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Przyjdzie także po mnie. Zegar światła purpurowy. By mi zabełtać błękit w głowie.
mi na przestrzał. Zgasnął podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Słuchajcie, powoli się zbliżamy do końca. Bożenka, bit nie dajesz. Znaczy ja postaram się nagrać, Renatko. Znaczy, pierwszy raz zrobię live'a. Powiedzieli mi, że jak się skończy nagrywać, to tam trzeba zapisać, nacisnąć, żeby się zapisał. Więc postaram się z tego nie ominąć. Aczkolwiek tam z boku stoi dla backupu w wersji zabezpieczenia telefon, który nagrywa. I tu jeszcze leży tablet, który powinien robić nagranie do internetu, ale widzę, że nie ma połączenia Wi-Fi i już go nie będę teraz tu reanimował. A ty przyjdzie także po mnie. Pięknie. A, Bożenko. No to musisz poczekać jeszcze z tydzień czasu na wiersze. Renatko, brawo, brawo, dziękuję bardzo. Michał, po zakończeniu transmisji już powinno być to możliwe. No dobrze, na dniach można będzie usłyszeć pierwszy utwór. Póki co tekst przeczytać można na mojej stronie, tak. No dobra, no to... ja miałem właśnie od tego zaczynać, że zacząć swoimi piosenkami, opowiedzieć swoją historię życia i tak dalej, ale chyba tak się złożyło, że wyszło jak wyszło i będę chciał nimi skończyć. Więc na początek jest piosenka Gangu Marcela, Prawdziwy Mężczyzna. Jest to kontrowersyjny temat, aczkolwiek ja myślę, że tu nie chodzi o to, żeby właśnie było tak jak w tej piosence, tylko o to, żeby umieć mieć poczucie gdzie i kiedy. A co? No to zaraz zrozumiecie. Nim pierwsze niepewne zrobiłem swój krok, mi matka mówiła co dobro, a co zło. Już z bólu płakałem, nie wiedząc, że świat to także są łzy, to także jest płacz. Gdy wreszcie poznałem, co czernia, co biel, gdy w szkole uczyli to nóż, a to dziel. Tak dumny wierzyłem, że wszystko już wiem, lecz bałem się łez, gdy ojciec mi rzekł: prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, prawdziwy mężczyzna nie wie co łzy. Prawdziwy mężczyzna nie zna rozpaczy, mężczyzna i łzy. To śmieszne, to wstyd. I lata minęły i zmienił się świat, i prysły złudzenia, że jestem coś wart. I choć za wygraną nie chciałem wciąż dać, to bliski znów łez myślałem znowu tak, że prawdziwy mężczyzna
nigdzie nie płaczę. Prawdziwy mężczyzna nie wie co łzy. Prawdziwy mężczyzna nie zna rozpaczy. Mężczyzna i łzy to śmieszne. To wstyd. Gdy wreszcie miotany znalazłem swój świat, nie mogłem uwierzyć tym szczęśliwym dniom. I wtedy odeszłaś, nie mówiąc mi nic. Nie kryłem już łez, choć przecież to wstyd. Bo prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Prawdziwy mężczyzna nie wie co łzy. Prawdziwy mężczyzna nie zna rozpaczy. Mężczyzna i łzy to śmieszne. To wstyd. No, to tak gwoli wejścia do takich moich piosenek. Jedna piosenka, którą jakoś napisałem sobie 2 lata temu, czy jakoś tak, jak ją znajdę teraz. Aha. O, w ogóle 4 porybowania z niej zagrałem. A chcecie? Jeszcze, nie wiem, czy macie jeszcze siły. Ja to mogę jeszcze w parę. Dziękuję. Także są takie piosenki, które szczególnie ta, która jest historią mojego życia. Szczególnie mojego życia, takiego nowego życia. Minęło tyle dni, minęło tyle lat. Jak to się stało, powiedz mi, po prostu powiedz mi. Minęło tyle dni, minęło tyle lat. Co z tym zrobimy? Powiedz mi. Po prostu powiedz mi. Jak to się stało, że minęło tyle lat? Jak to się stało, że minęło tyle dni? Po prostu powiedz mi. Jak to się stało, że minęło tyle chwil? Ile jeszcze minie dni? Nie wie tego nikt.
jak zapomnieć mam, że w sercu ciągle go mam. Jak zapomnieć ten wspólny czas, co odleciał jak wiatr. A ja, jak zapomnieć mam, że w sercu ciągle was mam. Jak zapomnieć ten wspólny czas, co odleciał jak wiatr. A ja, jak po latach zapomnieć mam, ten ból, jak zapomnieć ten strach, jak zapomnieć ten żal, co w sercu go mam. A ja, gdy wspominam ten trudny czas, widzę, gdzie kłamstwo dzieli nas, gdzie bezkarność zabrała nasz czas, widzę zdrady twarz. A ja wierzę jednakże, że miłość w waszym sercu jest, że tęskni tak jak ja, lecz blokuje ją strach. A ja nadzieję mam, że kiedyś tam wolność znajdzie was, że pokonacie, co dzieli was, że pokonacie nasz strach. A ja nadzieję mam, że kiedyś tam zaśpiewam wam, że minęło tyle dni, że minęło tyle lat, niepotrzebnie straconych lat, tych wspólnych wymarzonych lat, co przeleciały jak wiatr. A ja wierzę w nas, wierzę w ten szczęśliwy czas, który kiedyś odwiedzi nas, może połączy nas. A jak to zrobimy, powiedz mi, po prostu powiedz mi, jak zwykle, zwyczajnie, jakby nigdy nic. A jak później minie tyle dni, minie kilka kolejnych lat, co z tym zrobimy, powiedz mi, gdy minie cały nasz czas. Jedyny nasz czas. Jedyny nasz czas. No, szczęść Boże, Waldemarze. Miło Cię tu widzieć. Słuchajcie, jak to grałem, to sobie tak pomyślałem, że żadnej piosenki Wam nie zagrałem z ich cztery pory miłowania. Więc nie wiem, czy to jest czas na to, bo obiecałem, że będziemy śpiewać teraz już moje. No więc czas na moje, nie? Jeżeli po prostu napiszecie tu w komentarzu, że chcecie jeszcze jakąś z cztery pory miłowania, no to macie do wyboru jakiś tam tytuł. Chcecie wiedzieć, jakie tytuły? Ja też powoli sobie odchodzę. Cała odchana z mgły. Nad głową dym, którego dzisiaj pierwszy raz wydrukowałem i pierwszy raz to śpiewałem, więc wolałbym nie, bo będzie tragedia. O, jest jeszcze Stare Dobre Małżeństwo. Później jest jeszcze Nie, ja nie będę pytać. Nieraz nocą.
Słuchaj, ja cię z serca jeszcze biorę. I wszystko ma tutaj wielki sens. No to chyba... A, jeszcze jest gwiazda. No, to jeszcze jest parę tych piosenek. Dobra, na razie jedziemy z moich. Powiem szczerze, już mnie 4 litery od siedzenia bolą. Siadam w słońcu, by pić kawę. Tak co rano, tak we dwoje. Trzymam cię w swoich dłoniach. Ty gorąca i pachnąca. Dajesz mi ciepło serca. Dajesz mi wiarę w ludzi. Ty i ja, przyjaciół paru, co kochają to, co ja. Więc gram, 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 codziennie gram. To jedyne, co jeszcze w sercu mam. Więc gram, 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 codziennie gram. Co jeszcze mam? Przy kawie wam gram. Siadam w słońcu i gram. Tak po pracy, tak we dwoje. Ty delikatna i drżąca. Gdy cię dotykam, słyszę ten dźwięk. Więc gram, 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 codziennie gram. To jedyne, co jeszcze dziś mam. Więc gram, 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 codziennie gram. W sercu mam, przy kawie mam gram.
przypomniał mi się jedna piosenka, której nikt z was, znaczy bo tu o tym, o cztery pory miłowania nikt nie zagłosował, więc po prostu pewnie nie ma apetytu na cztery pory miłowania, ale za to jest w moim, moim tu potrzebie zaśpiewanie takiej piosenki na przekór, jako taką pozytywną złośliwość. Jak wiecie, byłem w tym Wałbrzesie, tam gdzie już się większość z wami poznałem. No i później pojechałem na drugi festiwal, do Olesna. Jak wiecie, też mi tam za dobrze nie poszło, no bo powiedzieli w trakcie, a to właśnie autor tej pioseneczki, powiedział, żeby śpiewać bez śpiewniczków. No i Piotruś się zestresował. No i później tak pomyślałem, kto ty jesteś, Polak, ty mały? Nie? Bo nie znałem człowieka wcześniej. Ale znałem piosenkę, wiedziałem, że to jest jego. No i to jest ta piosenka właśnie, która jest bardzo ciekawą piosenką. Jesteś bitwą moją nieskończoną, której ciągle o przyczółek walczę. Jesteś drzwiami, które otworzyłem, a potem przycięły mi palce. Jesteś kartką z kalendarza, zagubioną gdzieś pomiędzy szufladami. I ulicą, na której co dzień uciekałem między latarniami. Jesteś mgłą ogroną niezmierzoną, ciszą w huku i łaskotem w ciszy. Jesteś piórkiem i wyblakłą kartką, której na której dzisiaj piszę. Że jesteś kartką z kalendarza, zagubioną gdzieś pomiędzy szufladami. I ulicą, na której co dzień uciekałem między latarniami. Przyszłaś do mnie, a ja nie spostrzegłem. Dzisiaj tylko mogę mówić, byłaś. Nie wiem, czy na jamie wzięłaś mnie za rękę, czy jak wszystko, ty się tylko śniłaś. Że jesteś kartką z kalendarza, zagubioną gdzieś pomiędzy szufladami. I ulicą, na której co dzień uciekałem między latarniami. Jesteś kartką z kalendarza, zagubioną gdzieś pomiędzy. Co dzień uciekałem między latarniami. Latarniami. No, to chyba tyle, kochani.
No, jest już późno. U mnie też już jest późno, a u was w Polsce tym bardziej. Także no, myślę, że następnym razem trzeba zrobić na pewno wcześniej i bez błędów technicznych. Słuchajcie, no nie wiem, czym tu wam zakończyć jeszcze tę ostatnią piosenkę. Może coś znajdę takiego. O, jest taka piosenka Nieraz nocą. Okradna noc. Cztery porymowania, wiecie, że lubię. Też tego dawno nie śpiewałem, więc akurat jest taka na spokój. Może się akurat to uda. Na ostatnią piosenkę. Także zbyt smutno, takie trochę horrorowate, jak horror ta piosenka, ale... Rzucam się do ucieczki, biegnę szukać schronu. Nieraz nocą, nieraz nocą, nieraz nocą, oszalałymi palcami zdzieram firankę i przeszukuję gwiazdy. Nieraz nocą, nieraz nocą, powoli uspokajam się, pojmuję miarowe dudnienie. To tylko praca mechanizmu zegara. Powoli uspokajam się, pojmuję miarowe dudnienie. To tylko praca mechanizmu zegara. Nieraz nocą, nieraz nocą, nieraz nocą, nieraz nocą. Jestem spokojny już. Patrzę jak na dygocące ręce, że żółty światłem uliczna latarnia, której być może nie przemianują jutro. Na szubienicy milknie zegar, gaśnie latarnia, a ja czekam. A ja czekam, a ja czekam, a ja czekam, a ja czekam. Nieraz nocą, nieraz nocą, nieraz nocą, nieraz nocą, nieraz nocą. No to chyba tyle byłoby. Dzięki wam serdecznie, kochani. Przepraszam za te mega opóźnienie techniczne, ale jak ja to zawsze mówię, pierwsze koty za płoty. Już teraz nauczyłem, czy nie wiem, czy się nauczyłem. Cała odkryła na zbóry. Prowokatorka. Cała łódka na zły. Ma to już takie na przebudzenie raczej, nie? No dobra, ale już po tej, to faktycznie późno, bo u was już późno, ale jeszcze później. Znaczy nie będzie jaśniej.
czorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. Cała utkana zby, by wspomnieć paciorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. I nic nie brakuje nią. Ludzie niezmiernie troskliwi i ja zmęczony tą grą. Przy tobie wszystko jest proste, niczego łukać nie muszę. Wiesz, że nie ty tam ze mnie. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. Cała utkana z mły, bez boli paciorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. Przy tobie wszystko jest proste, czego kać nie muszę, wiesz, że nie ty tam ze mnie. I na ramieniu mam duszę, więc zostań tu trochę dłużej. Przejdź ze mną poza próg dnia, niech ranek nie znaczy żegnaj, a gdzie? Cała łódka na zmy, bez boli paczorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy nie trudno dotrwać do rana. Cała łódka na zmy, bez boli paczorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy no, piękna piosenka, jest już za późno, nie jest za późno. Możemy się mówić, że następnym razem pójdę bardziej w klasyki, Stare Dobre Małżeństwo, Bukowina, czy tym podobne, bo uwielbiam takie piosenki, mam ich parę, że tak powiem, w repertuarze. Ale już niestety dzisiaj już nie damy rady, jest już bardzo późno, więc... też mam Krzysztofa Krawczyka, Ślady na piasku bardzo polecam, mam na stronie YouTube. Jeżeli ktoś nie miał, to mogę później podać. Teraz zresztą jak wpiszę jedną nazwę, co tu mam, to Pezma, ale później będziemy to trochę zmieniać tę nazwę, jednak dochodzę do wniosku. Właśnie chciałbym was zapytać, czy chcecie, żeby zostało Pezma, czy tylko Piotr Żelazki? Jaka jest wasza opinia? Może w komentarzach, czy gdzieś tam, ale myślę, że przyjdę tylko na właśnie na właśnie Piotr Żelazki. Mam jeszcze jedno pytanie, nie zagram całego, ale pytanie, czy chcielibyście też piosenki angielskie, które musiałem się dużo nauczyć, bo jest taka fajna piosenka. Sometimes, but these only things I knew. When you get hurt, you know it can hurt
only things that make me feel alive. Że się uczę. We'll keep it as loving photographs. We'll make those memories for ourselves. Your eyes are never closing, your heart are never broken, and times and fall forever still. Muszę przewinąć. So you can keep me inside a pocket on your rip jeans, holding me close until your eyes meet. You will never be alone, waiting for me coming home. Loving can heal, loving can mend your soul. No dobra, ale to następnym razem, bo no, muszę to już poćwiczyć, szczególnie, chociaż niby tam umiem angielski, ale rzadko śpiewam po angielsku, więc po prostu... No jest taka jedna piosenka, tu właśnie Michał powiadasz, taki klasyk, tylko że nie wiem, czy tak na szybko znajdę. Nawet chyba gdzieś to mam u siebie nagrane. No chciałbym to poprawić troszeczkę, bo nie mam tego tak poprawionego, ale jako taki przedsmak. Wise men say, only fools rush in, but I can falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can mam ulubionych, przyznam się, tych moich ulubionych piosenek w śpiewniku, takim najbardziej popularnym na będzie co robić lokowanie produktów, to mam 292 piosenki do zaśpiewania. Także na samym razem będzie co wybierać. Bardzo bym chciał, jeśli chcecie, to piszcie konkurs życzeń. Piszcie po prostu tytuły, piosenki, albo podrzucajcie, ja bardzo chętnie się do nich dostosuję. Mogą być po prostu, byle nie heavy metalowe, ale jakiekolwiek macie tam pomysły, to jakoś to odsiejemy, czy po prostu przygotujemy. No i będziemy się bawić. Niestety chciałbym z wami zrobić tak, że chciałbym się z wami bawić co tydzień, albo co jakiś czas, ale winowajcy są tutaj niektórzy, którzy na bałaganili i za tydzień się nie mogę z wami spotkać, więc po prostu może uda się to spotkanie zrobić za 2 tygodnie, albo najszybciej jak to będzie możliwe i tutaj wyjdę przed szereg. Justynko, wybacz, błagam, wybacz, ale jest takie powiedzenie, że jak już to powiesz, to już nie ma odwrotu i musi być. A myślę, że jesteśmy prawie gotowi z premierą piosenki. Przynajmniej chcemy tą piosenkę zrobić już przed, ale będzie może już na następnym tutaj śpiewaniu
autorska piosenka do słów Justyny. Także no, pracujemy nad takimi dwoma tekstami. Jeden już bardzo mocno, jeden bardziej tak zarysowany. Więc szykuje się premiera i no, zapraszam. Nie wiem, jeśli macie jakieś komentarze, to zapraszam, piszcie. No cóż, ja chyba muszę tu powoli gdzieś odnaleźć jakieś przyciski, żeby wcisnąć ten prawie, na szczęście, udany jakimś cudem ten live. Przepraszam jeszcze raz na początku te problemy techniczne, ale naprawdę wkleję, bo wkleiłem do Bożenki na Messengerze, żeby mi to nie zginęło, że zginęły mi hasła od mojego Wi-Fi w domu. No to po prostu, nie wiem, boję się, że jakiś wirus przeleciał, bo w życiu takich rzeczy nie miałem, że włączam internet, bo sprawdzałem to wszystko już wcześniej, ja to sobie dzisiaj wcześniej tu poustawiałem, wszystko hulało. I włączam was na żywo i nagle sieć padła. Router musiałem pójść tam do pokoju zresetować. Jak go zresetowałem, to wszystkie hasła mi wykasowało. Dobrze, jeden pamiętam w głowie, to szybko to zrobiłem, bo drugi taki odgrywany, to musiałem gdzieś pudełko szukać. No jest po prostu masakra. Więc po prostu, no. Ja sobie tutaj zrobiłem live z lotu. Może być, ja jestem za, tylko... No ja mam dobry sprzęt techniczny, dwa typu tablet i telefon, więc możemy ze zlotu zrobić. A ten... no... A... jak to się nazywa? A... no... A później nawet będziemy... Tylko, że na zlocie to jeszcze chyba nie zrobimy premiery. Chociaż to dogram z... że tak powiem... z... wspólniczką? Chyba mogę tak już mówić. W cudzysłowie chyba. Dobra, dziękuję kochani. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy wódkę pić. I ram, tam, tam, i siara, ram. Idziemy w podskokach, ta, ta. No ja się przygotowałem. Ja się przygotowałem, tu winko mam. Miałem pić w czasie tego, ale po prostu się zagadałem. Więc wypiję sobie teraz. Kieliszek mam przygotowany. Kieliszek mam przygotowany. I miałem się napić w trakcie, ale ponieważ nie zdążyłem, to chociaż teraz, żeby było, że się napiłem, to sobie szybko tu naleję. Chociaż łyczka z wami, za wasze zdrowie, za wasz czas, za wasze podziękowania. I australijskie. I wybrałem je z pełną premedytacją. Kangura. A dlaczego kangura, to kiedyś wam opowiem. Ja piję zdrowe kangurów. O. Słuchajcie. Dzięki wam za ten czas. Dzięki za no, wspólny tutaj no, wysiłek. Wasze zdrowie, dziękuję wam serdecznie i do następnego razu. Mam nadzieję, że następny raz już będzie bardziej technicznie, lepiej i sprawniej. Musiałem się już napić, bo spragniony jestem. Dwie godziny gadałem. Znaczy gadałem. Zdrowie serdeczne, piję wasze zdrowie. Po kolei Marcinie, Jania, Michał. No Michał, ja bym chętnie wziął ze sobą winko, bo kupiłem kilka buteleczek ostatnio, ale no nie zabiorę. Chyba, że uda mi się przez twoje jakoś to przerzucić, to ten. Bożenko, dzięki za inspirację. To twoja wina, że ten no, live jest. Raczej także dzięki serdecznie, że ty mnie zmotywowałaś do tego. Raczej Justyna też mnie dużo motywowała. Więc po prostu Moniczko, też ci dziękuję serdecznie. Dzięki serdecznie. Naprawdę jestem no, zdenerwowany. Się muszę zrelaksować. Dobra. A no nie, a oszukujesz. Mówiłem ci, że będę pić. Także trzeba było się przygotować.
Haha. Ale ty pewnie już byłaś, wiesz, po jednym winku i pewnie już nie pamiętałaś, co ja mówię, że no później jak kończę. A nie, to ja może Bożence mówiłem. Przepraszam. No właśnie, to trzeba mówić, to trzeba na śpiewokranie to trzeba przyjść gotowym. Następnym razem to z instrumentami muzycznymi, przynajmniej 15%. No. Dobra, raz, dwa, trzy. Muszę to w końcu zrobić. Nie chcę, bo fajnie tak z wami tu pogadać. Fakt, że to tak dziwne, bo to ja mówię do telewizora. Widzę siebie, nie widzę nikogo z was. A po prostu, no, jakbym z wami rozmawiał. No to faktycznie zabawne to jest. Dobra, dopiję do dna i wtedy się rozłączę. No to nie tak za szybko, no dajcie szybniutkę. No tak jakbym wychlapał jednym chlapnięciem, to mógłbym zaśpiewać piosenkę pana Rysia z kim to był? Nie Grudziądza, tylko Kołodziej i coś tam. Skąd się wzięłaś w tym małym miasteczku, zagubione na końcu świata? Ale to już następnym razem, nie? Już nie będziemy, już 2 godziny minęły. Trzymajcie się, kochani, wasze zdrowie, miłej nocy, do usłyszenia i trzymajcie się, do zobaczenia w Raru z kilkoma z wami. Już mi się język pląta. Dzięki serdeczne, pa!